Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Ja nazywam się Marek Sekielski, a to jest program Sekielski o nałogach. Zanim przejdziemy do sedna, to chciałem przypomnieć, że niedawno się pojawiła książka Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć, której jestem współautorem razem z Małgorzatą Serafin. To jest 14 rozmów o depresji. A przy tej okazji, że jest ze mną Tomek, który przywiózł książkę i przypomniał mi, że to nie jest moja pierwsza książka. Więc dla uzależnionych to polecam również książkę Ogarnij się. Hit wydawniczy 2021 roku, powiem tak nieskromnie. Obie książki są w sprzedaży, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki i zbierają dobre opinie, więc zachęcam. Zachęcam również do zgłaszania się do programu, do komentowania tego nagrania, jak i również do udostępniania go i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. A tak jak wspomniałem, jest Tomasz dzisiaj. Witam. Ty zakończyłeś wiadomość do mnie, że twoja droga twojego trzeźwienia była kręta, więc ja zacznę od tej frazy. Dlaczego była kręta? Bo długo musiałem sobie to uświadamiać, że to ja muszę wytrzeźwieć i że to robię dla siebie, bo zazwyczaj było to tak, że bym albo, nie wiem, przymuszany do tego, albo była to jakaś konieczność, którą musiałem po prostu zrobić, bo nie było innego wyjścia. Tak mi się wydawało, że nie było dla mnie innego wyjścia i robiłem to dla świętego spokoju, żeby inni się też ode mnie odczepili, odwalili, no dobrze, gadajcie sobie tam, dobrze, pójdę, zrobię to dla was. No. Czyli nie miałeś tego, co często terapeuci podkreślają, że ta motywacja jest istotna, żeby ją mieć właśnie nakierowaną na siebie, a nie trzeźwieć dla mamy, żony, dziecka, czy tam kogokolwiek jeszcze innego na świecie, nie? Tak. Trzy odwyki, jeden psychiatryk, pewnie po kolei nam powiesz. Zacznijmy od początku może, gdzie twoja historia... Przygoda, choć to złe słowo, się zaczyna z alkoholem. Więc ja urodziłem się w małym miasteczku na Śląsku i w rodzinie katolickiej. Rodzice pracowali i byłem wychowywany przez dziadków raczej. Mieszkaliśmy blisko kościółka. Dziadek był kościelnym. Blisko lasu, i raczej nie było jakichś tam problemów, większych problemów z alkoholem w mojej rodzinie. Nie było czegoś takiego, że jakiś, nie wiem, ojciec alkoholik albo matka. W bliskiej rodzinie tego nie było. Miałem wujostwo takie, które było, no, którzy byli alkoholikami, ale jakby to było jak na uboczu, że to jakby mnie nie dotyczyło. Taki mój pierwszy kontakt z alkoholem to był jak lata 80. jeszcze na stacjach PKP były bary i w tych barach lało się piwo. Z kolegami wymyśliliśmy, że pójdziemy do tego baru. A wiadomo, że mieliśmy po 12 lat, to nam tego piwa nie sprzedadzą, to trzeba było coś wymyśleć. Więc wzięliśmy taki dzbanek na mleko i że dla rodziców poszliśmy, że niby to dla rodziców. Ja tak fajki kupowałem. No, kiedyś też pamiętam. No także kombinowaliśmy bardzo. No i tak na początku to było ciemne piwo, bo słodkie, fajne smakowało. A raz to już to było chyba bliżej 7 czy 8 klasy. Założyłem się z kolegami, że wypiję cały ten dzbanek. Duży był? 2 litry. 2 litry. Do tego doszło, wtedy był strasznie ciepły dzień. Ja jeszcze do tego się wygłupiałem, jeździłem na rowerze na tym słońcu i obudziłem się
zerwał mi się film. I obudziłem się w lesie, moi koledzy się wystraszyli i zaprowadzili mnie do lasu, bo nie wiedzieli, do domu powiedzieli, tak się w takim stanie cię nie puścimy. A pamiętasz coś z tego dnia w ogóle? Z tego picia? Nic nie pamiętam. Nic nie pamiętam. Mam tylko właśnie takie przebłyski, że było coś takiego i że się obudziłem na strasznie skacowany i... Znaczy obudziłem. No, doszedłem do świadomości w tym lesie, co ja teraz robię. Ale przyszedłem do domu, jakoś udało mi się to zatuszować, że nikt cię nie skapnął w domu, że coś takiego miało miejsce. Nie? No i to był taki mój pierwszy i potem miałem długą przerwę z alkoholem, bo w szkole średniej no, byłem związany z kościołem i z jakiejś oazy, takie rzeczy, jakiś animator muzyczny. Także prawie przez 5 lat w ogóle nie miałem w ogóle styczności z alkoholem. Taka następny taki zerwany film to było urodziny, wesele od mojego kuzyna. To już pracowałem i przyszli koledzy z jego brygady i z mojej też, więc było, trzeba było zaimponować kolegom, nie? Pokazać się, nie? No i... A ty przez te 5 lat byłeś abstynentem, można powiedzieć? Tak, nie piłem nic nie piłem. A to było potem, miałem 21 lat, to było te wesele. No i obudziłem się w kiblu, zażegany. Szarpałem się z jakimś chyba obsługą, bo to było w jakimś lokalu, czyli chcieli mnie albo wytargać, albo coś. Też nic nie pamiętam, co się stało. Zawieziono mnie do domu. Tak niby, że niby się nic nie stało, dyskretnie. Nie wiem, też nie wiem, co się tam stało. Co narobiłem, tylko z opowieści potem też, ale jakoś to wyparłem. Nie mam za dobrych wspomnień z tego. Wiem tylko, że mnie wsadzono do samochodu i mnie zawieziono do domu. To był taki drugi, co zerwał mi się film. Mhm. Też wcześniej wziąłem ślub i miałem dziecko i potem po tym właśnie przypadku zacząłem jakby no, takie rodzinne życie. I nie za bardzo... inaczej. Wynajmowaliśmy dom i ten dom był taki bardziej otwarty. Różni znajomi przychodzili. I tak... Wiadomo, nie przychodzili z pustymi rękami. Było to jakby też daleko od rodziców, mimo że już byliśmy małżeństwem. Było to daleko od rodziców i pozwalaliśmy sobie. Było to wynajęte, także imprezy były co tydzień, no. Czasami częściej. Zależy. Tylko to było coś takiego, że ja wtedy pracowałem w Domu Pomocy Społecznej i nie zawalałem roboty. Wiedziałem, nie było to jakieś picie nałogowe, tylko bardziej towarzyskie. Wiedziałem, że rano muszę wstać, powiedziałem pas i koniec. Nie? Takie poważniejsze problemy zaczęły się, nie wiem, około 2002, 2003 roku, jak straciłem pracę, bo zmieniłem potem z tego Domu Pomocy Społecznej pracę na... Pracowałem w Telekomunikacji Polskiej. Była świetna robota, ale koło tego 2003 była jakaś restrukturyzacja i wywalali ludzi. Więc też nie za bardzo wiedziałem, co sobą zrobić. Nie chciałem iść do tej firmy podwykonawczej i kombinowałem jakąś własną firmę otworzyć. Tam przez chyba 2-3 lata też prowadziłem własną firmę. Tak się bujałem. Ale było coraz bliżej mi, jakby nie wiem, tę moją porażkę, bo uważałem to jako porażkę, że dlaczego mnie nie chcieli w tej telekomunikacji, to dla mnie było takie ważne.
uważałem to jako porażkę i dużo zacząłem częściej pić. To było widać, ręce mi się zaczęły trząść. Przychodziłem na kacu do pracy. Jak już wiedziałem, że mam, jak już miałem tą firmę, to asę później wyjadę, bo po co się mam śpieszyć, nie? Wytrzeźwieję troszkę, ręce mi... Robota przy kabelkach takich cienkich to wymaga raczej precyzji i jak się ręce trzęsą, to raczej się nic nie zrobi. No, domyślam się. No i tak potem zawiesiłem tą firmę i dostałem się do huty szkła. Pracowałem na hucie szkła. To tam to też się jakby związało ze śmiercią mojego ojca. To też jakiś cios dla mnie był. Był dla mnie ważną osobą. I chyba rok po śmierci ojca miałem wypadek w pracy. Oczywiście byłem na kacu. Wczorajszy byłem w tej pracy. Maszyna mi przycisnęła palce. I w tej maszynie też jeszcze była butelka, stukła się i mi przecięła w jednym palcu ścięgna. Komfortowa sytuacja, bo miałem 100% płatne L4. Pół roku siedziałem na tym L4, bo miałem taką gumkę do tego palca przywiązaną, żeby ćwiczyć te ścięgna, czyli prawa ręka. Mały piesek, więc brałem pieska do lasu. Na końcu lasu był bar. I tak dziennie. No tak od tego czasu to już prawie piłem dziennie po, nie wiem, 10-15 piw. Ile myślisz wtedy? Ile miałem wtedy lat? To jest 2008-2009 rok. No to miałem 40 lat. Nie, no tak 40 lat. No i problemy finansowe w domu, dwójka dzieci, dużych już chłopców, znaczy dorastających chłopców. Ja jakby nie miałem, wszystkie moje pieniądze, które zarabiałem, szły na zapłacenie długów, jakieś tam, i na normalne życie, żeby było co do garnka włożyć, do wszystkiego. No ale pewnie też spora część na alkohol szła, co? No bardzo dużo i nie starczało. Zacząłem kombinować, nie? Co tu? Już byłem w takim stanie, że nie wiedziałem co... Znaczy wiedziałem co robić. No zacząłem kraść, nie? Zacząłem od najbliższej rodziny. Od mojej kiedyś, znaczy byłej teściowej. Układłem mi jakieś pierścionki i opyliłem u jubilera. No ale oczywiście to było takie impulsywne, bo to zaraz wyszło, nie? I wtedy dostałem jakby pierwszy taki ten, że albo idziesz się leczyć, albo na policję idziesz do więzienia. A kto ci taki warunek postawił? Moja była żona i teściowa chyba to też tam też chyba tego się domagała, więc ten pierwszy odwyk najpierw pojechałem do Siemianowic na jakby taką rozmowę wstępną, czy się w ogóle nadaje, czy jestem alkoholikiem. Oczywiście stwierdzili, że tak, nadaje się. A ty co myślałeś o tym? Ja, wydawało mi się, że to jakby nie jest moja bajka na razie. Nie wiem, co wy ode mnie chcecie. Co ja wam zrobiłem? Tak, starałem się, broniłem się strasznie. Po tygodniu czy po dwóch tygodniach zadzwonili, że jest miejsce w Ustroniu dla mnie, bo tam trzeba było czekać. No, czy pojadę? Do takiego zamkniętego ośrodka. Tak, do zamkniętego ośrodka. No ale się wydygałem i powiedziałem, nie, że ja tego nie potrzebuję. No, nie potrzebujesz, to dziękujemy, do widzenia. No ale było coraz gorzej. Nie umieli ze mną wytrzymać w domu i moja siostra załatwiła mi odwyk w Gorzycach razem z detoksem. Więc pojechałem tam na ten detoks.
Tam na terapii grupowej dostałem porządne narzędzia, ale nie wiedziałem, jak je wykorzystać. Uświadomili mi tam, że jestem alkoholikiem i że już nigdy w życiu się nie napiję. A ja dalej się walczyłem z tym, powiedziałem, kurde, jak wy mi takie rzeczy mówicie, ja się nie napiję. Ja przecież to potrafię kontrolować. Co wy mi tu mówicie, nie? No i po tej terapii jeszcze z takim kolegą też z mojego miasteczka umówiliśmy się, że pójdziemy razem na grupę A, bo on się bał troszkę. Mówię, no pójdziemy razem, gdzie nam raźniej. Przyjęli nas otwartymi rękami. Super, było fajnie. No i jeszcze do tego taka terapia, razem z tym kolegą jeździliśmy na taką terapię indywidualną do tej mojej terapeutki, która mnie tam prowadziła w ośrodku w Gorzycach. Raz w miesiącu takie, co tam u ciebie, tam takie spotkania. Po 8 miesiącach ta moja terapeutka Ewa powiedziała, że co, przyjdź sobie jeszcze raz na ten ośrodek, bo ty zapijesz mi zaraz. Nie? No, rzeczywiście, zapiłem. I dobrze, że... No, nie wiem, czy dobrze, no ale no, też jakby poszedłem do tego, znowu do tych Gorzyc, ale tam już zacząłem cwaniaczyć jakby, bo byłem już na jednym odwyku i kurde, wszystko wie mnie. Wszystkie te testy tam, jestem mistrzem, nie? To, taki cwaniaczek. Więc przeleciałem to, żeby też dla świętego spokoju, żeby tam być. Nie? Po tym czasie, jak wyszedłem, byłem tam krótko, bo też załatwiłem to sobie tak, że będę tam miesiąc niecały, bo muszę iść do pracy. Tak wymyśliłem sobie, że tak będzie najlepiej. Więc ta terapia mi za bardzo nie dała. Takie bardziej wakacje sobie zrobiłem. Odpocząć od rodziny, od wszystkiego. No i takie bezpieczne wakacje, bo też alkoholu nie było. Nie? No. Potem następny przypadek to był, to już potem, oczywiście długo nie wytrzymałem, to był miesiąc chyba i zacząłem znowu sobie tak jakieś jedno piwko, jakieś bezalkoholowe, coś tam kombinowałem tak, żeby wrócić do picia. Żeby wrócić do picia. No i potem jak już poleciałem, była niedziela palmowa 2014 roku. Zrobiłem obiad w domu, mam jakiś ten, i dzieci coś mnie zaczęły denerwować. Stwierdziłem, że włączę im internet. A mieliśmy internet taki satelitarny, jakby z anteną taką. Wszedłem na dach i chciałem odłączyć po prostu tą antenę. No. Ale oczywiście byłem pijany, tak? No, za dużo nie pamiętam z tej sytuacji, ale moja była żona zadzwoniła po policję, że chce popełnić samobójstwo. Okej. Przyjechała policja. Ja oczywiście przed nim, jeden policjant jakiś dzielnicowy, zacząłem przed nim uciekać, ale mój starszy syn widział, że mi się nogi pętają. Gdzieś tam mi powiedział, chodź, nie uciekaj. Przyprowadził mnie do tego. Pogadanka oczywiście taka, bo nic mi nie mógł zrobić. No ale następny dzień już pojechałem do psychiatry. Ja już u tego psychiatry byłem wcześniej. A co takiego się wydarzyło, że zdecydowałeś się pojechać nagle? To jakby też miałem ultimatum, że albo coś z tym zrobię, albo wylatuję z domu. Więc, ale tak jak mówię, ja już wcześniej miałem kontakt z tą panią psychiatrą. Ona przepisała mi jakieś leki antydepresyjne czy coś takiego. Oczywiście je zapiłem, nie? No, fantastyczny pomysł. No, fantastyczny pomysł, no i oczywiście no, nie miało to sensu dalej chodzić. No i po tej niedzieli palmowej poszedłem jeszcze raz do tej lekarki. Ona powiedziała, no niestety, no
Tu nie mamy o czym rozmawiać, idziesz do mnie na oddział, nie? Do psychiatryka. Mówię, no ale przecież ja nie jestem chory psychicznie, tylko ja mam problem z alkoholem. Ale już wtedy czułeś, że rzeczywiście jest ten problem? Czy tak mówiłeś, żeby się odczepili od psychiki twojej? Ja mówiłem, żeby się odczepili. Ja cały czas myślałem, że sobie cały czas dam z tym radę. Było cały czas taka, że wierzyłem w swoje siły, że ja po prostu dam radę. Ale no tak, dostałem się do tego psychiatryka. Oczywiście musiałem podpisać zgody, których nie chciałem podpisać, no ale też znowu był przymus z góry, że albo podpisujesz, albo wylatujesz z domu. Ja się nie wiem dlaczego, ale strasznie bałem się wylecieć z tego domu, bo to małe miasteczko, dużo ludzi mnie znało, tam wstyd przede wszystkim, że po prostu... Co ludzie powiedzą, nie? No i dostałem się do tego psychiatryka, tam strasznie mi to nie pasowało. Do dzisiaj się nie potrafię pogodzić z tym psychiatrykiem, bo tam nie wiem, ale to jest takie upokorzenie ludzi w tym psychiatryku. Ja nie czułem się chory psychicznie. I jak, no tak mówię, no rozmawiali z tobą jak z głupkiem. I te pielęgniarki, i lekarz. Dobrze, no fajnie, będzie wszystko w porządku. Wypuścimy cię za tydzień, za dwa. To trwało prawie miesiąc. No, ale jakby po tym psychiatryku od razu... Tam jakaś diagnoza się pojawiła? Myśli samobójcze. Nie wiem dlaczego, ale taką mam wypis ze szpitala, że jakieś myśli samobójcze. Nigdy nie miałem takich myśli. Nigdy sobie nie chciałem odebrać życia. Nawet w tym najgorszym tym, jak już byłem na samym dnie. To za chwilę do tego dojdę. I potem po tym psychiatryku od razu obok była taka ambulatoryjna terapia. Poszedłem na tą terapię. Ale to już było w kierunku alkoholu? Czy... W kierunku alkoholu. To już było w kierunku alkoholu i to było też w Rybniku. Ja nie miałem już wtedy samochodu. Ambulatoryjna, tylko tak do uściślenia powiem, że dochodziłeś po prostu, tam chodziłeś kilka razy w tygodniu. Codziennie, poniedziałek, piątek od 8 do 14. A spałem w domu. Tylko to było Rybnik i miałem tam 20 kilometrów i nie miałem czym, znaczy... Była opcja albo pociąg, albo rower. Wybrałem rower. I dziennie przez ten miesiąc na tym rowerze, czy pogoda, nie pogoda, jeździłem sobie do tego, na tą terapię. Oczywiście na tydzień przed terapią u takiego mojego znajomego na ranczu była jakaś impreza. Zatrudnił mnie jako zatrudni mnie jako ochraniarza, żeby tam pomóc mu jakoś ogarnąć jakieś parkingi, żeby ludzi kierować, gdzie mają iść. Tak się schlałem tam, bo to jakaś impreza autostopowiczów było. Ludzi z całej Polski się zjechało dużo, alkoholu było mnóstwo. Tak się schlałem, że przyszedłem do domu pieszo, nie wiem jak, przez las, to też koło 5-6 kilometrów. I od tego czasu już jakby, no inaczej, już nie wszedłem do domu, tylko już zostałem w garażu. Tam była taka kanapa i tam spałem na tej kanapie. Bałeś się konsekwencji, tak? Że jak cię zobaczy znowu... Nie. Ja po prostu nie miałem wejścia już do domu. Moja była żona powiedziała, że nie chce mieć ze mną nic do czynienia. I jakby... Nie skończy, znaczy to było na tydzień przed zakończeniem tej terapii. Było coś takiego, że ja nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Bo jakby no terapia jakby nieskończona. Jeszcze najśmieszniejsza taka sytuacja była, bo dzień po tym zapiciu pojechałem na policję. Mówię, kurde, sprawdźcie mi, ile mam alkoholu we krwi, nie?
I ten policjant powiedział, wiesz co, brzydko mi powiedział, wypierdalaj stąd, bo to są kamery. Ty przyjechałeś tu na rowerze i chcesz iść siedzieć, nie? No tak, tak, chciałem mieć dupochron, żeby przyjechać trzeźwie jeszcze na tą. Oczywiście na tej terapii się przyznałem do tego, że piłem, bo nie było sensu ukrywać, no ale jakoś grupa się zgodziła, że zostanę ten tydzień jeszcze do końca, ale już potem chyba do domu nie wróciłem. Mieszkałem u tego kolegi, który miał te rancho i tam w stajni. Pomagałem mu, oprócz tego, że pracowałem. W międzyczasie wydarzyła się taka... Zapisałem się na wyjazd rowerowy do Koła Tatr na rowerze. Miało to być koniec maja, czerwca tego 2014 roku, ale się na to nie załapałem, bo wtedy byłem w szpitalu i dzwoniłem do tego jakby właściciela, mówię, kurde, czy dałoby się to na ten sierpień przełożyć? Tak, nie ma żadnego problemu. I udało mi się pojechać na tą do Koła Tatr i zobaczyłem, kurde, można żyć inaczej, nie? Można coś zobaczyć w życiu i można się cieszyć życiem, nie? Bo 3 dni to trwało, ale tak mi to jakoś uderzyło mi to w głowę. I po tym, jak wróciłem do domu, znaczy nie wróciłem do domu, wróciłem tam, gdzie mieszkałem, już był taki moment, że ja po prostu nie wiedziałem. Już sam nie mogłem pić, ani nie mogłem nie pić. To naprawdę było, nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Taka pustka, cisza, pustka i nie wiesz, co masz z sobą zrobić. Zadzwoniłem do takiej mojej znajomej, mówię, kurde, pomóż mi, bo muszę coś z tym zrobić. Naprawdę nie potrafię sobie dać rady. Ona powiedziała, no wiesz co, mam takiego znajomego alkoholika, gdzieś tam spod Rawy Mazowieckiej. Mówię, dobra, Grzesiu. Grzesiu powiedział, wiesz co, ja mam takiego znajomego, chyba mieszkam niedaleko ciebie. Podejdź do niego, pogadaj z nim. Mówię, no kurde, ja nie mam nic do stracenia. Chcę coś z tym zrobić, nie? Pojechałem do niego. I mówi, no co? Chcesz przestać pić? Tak, chcę przestać pić. No to będziesz teraz robił to, co ja ci powiem. Może to przesadzam trochę, ale napisz sobie takie zdanie, że ty z tym alkoholem nie wygrasz. Masz się ze mną dziennie kontaktować i meetingi. Oprócz tego, jak chcesz, to jest taka medytacja chrześcijańska, modlitwa głębi. Mówię, kurde, no dobra, no, muszę spróbować. Nie miałem innego wyjścia. W międzyczasie wyprowadziłem się tam od tego kolegi, wynająłem sobie jakieś mieszkanie. Też taki znajomy, bardzo dobry, zaufał mi, że mnie przyjął po prostu do mieszkania. Też się obawiał, małe miasteczko, to jakiś alkoholik, co on tam będzie robił w tym domu, ale zaufał mi. No, jestem mu za to wdzięczny. I od tego czasu, to jest wrzesień 2014 rok, nie piję alkoholu. Na początku tego trzeźwienia bardzo ważna dla mnie była to miejsce, znaczy, żeby zająć ten czas czymś. Te meetingi były dla mnie ważne wtedy i to akurat spasowała mi ta grupa, bo na tej poprzedniej, co byłem po tej pierwszej terapii, to nie mówię, że to było coś złego, tylko nie trafiło. Są różni ludzie. Akurat to jakby nie leżało mi to. Jest tam fajnie, bo też czasami chodzę, ale po prostu nie leżała mi ta grupa. A tam po tych meetingach jeszcze właśnie były te spotkania medytacyjne. Na te spotkania medytacyjne chodziłem prawie codziennie, bo w jakiś sposób mnie to wyciszało i pomagało mi to. Widziałem, że to ma sens. Jak przez pierwsze 2 lata trzymałem się tego bardzo i tak zacząłem żyć jakby na nowo.
Chciałem sobie też poukładać życie z tą moją byłą żoną w jakiś sposób i chciałem wrócić, nie? Wiadomo, no, dzieci już były dorosłe, ale chciałem wrócić, no bo wydawało mi się, że no, nie można żyć inaczej. Ale niestety, znaczy wymyśliłem coś takiego, że może jakąś terapię małżeńską zaczniemy. Może coś, może coś uratujemy z tego małżeństwa. I poszedłem do takiej terapeutki poleconej przez mojego znajomego, który mnie wyciągnął. I powiedział, no i poszedłem, no mówię, ale moja żona nie chce przychodzić. No to wiesz co, to chodź se sam, będziemy coś z tobą robić. I tak też mi to dużo pomogło, bo jakąś taką sama akceptację uzyskałem u tej babki. Tak mnie jakoś to podbudowało. Zacząłem też jakby, no nie wiem, no nowe życie, no bo po tych dwóch, trzech latach zacząłem, nie wiem, trzeba wyjść do ludzi. Tylko starzy znajomi się ode mnie odwrócili, bo jakby no nie miałem o czym z nimi pogadać, bo nie siedzieliśmy przy flaszce, ani nie piliśmy piwa, no to co o czym my z tobą będziemy gadać? To takie znajomości alkoholowe czysto. Tak, typowo alkoholowe. Więc wymyśliłem sobie, a pójdę na jakiś kurs tańca. Kurs tańca, o. Fajny, z ludźmi. Tak zacząłem muzykę, jakąś salsę, takie rzeczy. Mówię, kurde, podoba mi się to. Tak się wciągnąłem, że i tam jakieś zacząłem jakąś DJ-kę też prowadzić. Tam parę jakichś imprez mi się udało poprowadzić. Mówię, kurde, no fajnie, nie? A w międzyczasie ten rower był ważnym punktem. Tak mi się spodobało te wycieczki rowerowe, że rok po tym, jak jechałem do Chłatych Tatr, powiedziałem sobie, ja sobie to przyjadę sam w jeden dzień na tym rowerze, nie? I za rok przyjechałem na tą samą trasę. No to ile kilometrów jest? 200 kilometrów. O matko, jednego dnia? Jednego dnia. Po Tatrach? Nie. Dookoła Tatr. No, górki są. Mhm. Objechałem to. Znaczy na początku to chciałem sobie coś udowodnić, że potrafię to zrobić. Jakoś też się skumplowałem z tym gościem od tego klubu rowerowego 80 rowerów. I tak też mi zaufał. Też mi zaufał, bo zaczął mnie brać na jakieś wycieczki jako kierowcę. Że z ludźmi po Europie i w Portugalii i tam jakieś Toskanie zobaczyć i strasznie mi się to zaczęło podobać. Zrobiłem sobie kurs instruktora rowerowego. Też mówię, kurde, coś z tym muszę zacząć robić. No i tak wymyślałem, że będę prowadził w tym mojej miejscowości taki jakby stowarzyszenie tych 80 rowerów, oddział Orzesze. I tak co tydzień w niedzielę, kto chciał, na fejsie się tam umawialiśmy o 10:00, przychodzimy, spotykamy się i jedziemy mniej więcej w tym kierunku. Nie za daleko, nie bez jakiegoś wysiłku, nie żeby sobie coś udowadniać, tylko żeby po prostu jechać. Się przejechać, żeby być, zobaczyć coś. No i tak dużo ludzi się w to wciągnęło i mieliśmy czas, dla mnie to było dużo, czasami było i 15 osób przychodziło, także dla mnie to... Wiem, że Orzesze nie jest wielką miejscowością. Nie jest, 20 tysięcy może niecałe, 18, 19, jakoś tak. Ja też czułem się w jakiś sposób potrzebny i spełniony, bo tak mówię, no coś się ruszyło, no i jeszcze mi taki mój też dobry znajomy zaproponował, wiesz co, a może byśmy pojechali na taką wyprawę rowerową do Izraela? Kurde, to jesteś chyba niepoważny, ja do Izraela. Izrael i będziemy wracać Jordanią do góry przez Jerozolimę. Kurde, tak powiedziałem, no wiesz co, dobra, pojedziemy.
Tak na odczepnego mu raczej powiedziałem. W listopadzie dzwoni. Wiesz co, w styczniu wylatujemy, jedziemy na tą wyprawę. Już mam bilety zabukowane. Super, nie? I to rzeczywiście pojechaliśmy. I to było, z samolotem, rowerami, z rowerami z tam. Z Tel Awiwu do Eliatu. W Eliacie przekraczaliśmy granicę w Jordanii. I cały czas do Polski z powrotem? Nie. Do Jerozolimy i potem samolotem z powrotem, tak. Tylko no właśnie dużo, dużo rzeczy takich, no nie wiem, wyprawa życia dla mnie to była i tak bardzo, tak mówię, no ten rower jest dla mnie bardzo ważny. Jak to mój kolega zresztą w tej książce mówi o tym, że on się kiedyś usłyszał od swojego terapeuty coś takiego, że jak się przez całe życie tam wlewa do swojej bani hektolitry wódki, to jak się nagle tą wódkę z tej głowy wyleje, to trzeba wlać coś nowego. To sobie wlaje się rower po prostu. Tak, no zacząłem ćpać rower. Tak, dokładnie zacząłem ćpać rower. Do tego, tak już teraz tak sobie wymyśliłem, to już jest taka moja teoria i wizja. Zaczynam jakby medytować na tym rowerze. Jadę do lasu i w takie miejsca, w których nie ma ludzi, staram się w jakiś sposób wyciszać. Jest to taka moja forma medytacji. Nie jakaś siedząca, tylko właśnie w ruchu. Tak sobie to wymyśliłem i tak staram się z tego korzystać, bo to wiem, że to mi pomaga. Piękna historia. Co ja mogę dodać? A powiedz mi, czy ty doszedłeś gdzieś w procesie, nie wiem, czy przez tę terapię, albo już potem jak... Bo rozumiem, że na programie AA też pracowałeś pewnie. Tak, tak. Doszedłeś do tego w ogóle, po co ci ten alkohol był w życiu? Na co ty piłeś? Co tam zapijałeś nim? Ten alkohol był mi potrzebny, żeby się zrelaksować chyba. Było to jakaś ucieczka od problemów. Ucieczka od jakichś kłopotów rodzinnych, takich no... Jak się napiję, to po prostu będzie łatwiej. Nie będę o tym myślał. Tak mi się wydawało, że takie zapijanie takich problemów było właśnie powodem tego. A do żony wróciłeś w końcu, czy nie? Nie. Nie wróciłem. Chciałem rozwodu, to moja żona powiedziała, że mi go nie da. Ale potem się jakoś się dogadaliśmy. I ona już jest chyba w innym związku, a ja też sobie układam życie na nowo. Także... No widziałem zresztą. No. Tomku, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że twoja rozmowa posłuży paru osobom. Zwłaszcza to szukanie tego zajęcia wydaje mi się kluczowe w tym trzeźwieniu, żeby gdzieś jednak nie... No różnica między abstynencją a trzeźwieniem to jest właśnie to, czy coś się robi, czy czegoś tak. Nie robi. No. A ty tak to nazwałeś ćpasz rower, ale to jest całkiem zdrowe ćpanie, więc wszystkim polecam generalnie sport. Sam po sobie wiem, że ruch nic tak dobrze nie robi mi na głowę też jak poruszanie trochę jakimiś ciężarami, czy nie wiem, czy zrobienie jakiegoś cardio. Czyste złoto. Dziękuję, że przyjechałeś do mnie. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.